Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj robimy sos pieczarkowy, który pasuje nie tylko do mięs, ale również i do makaronów czy do gołąbków. Składniki do zrobienia sosu wyświetlały Wam się już na ekranie, a ja biorę się za robotę. Kroimy cebulkę w kosteczkę. Następnie czosnek przeciskamy przez praskę. Pieczarki kroimy w grubą kostkę. Jak już mamy wszystko przygotowane, rozgrzewamy masełko na patelni i wrzucamy cebulkę. Lekko przysmażamy, aby nie nabrała koloru. Dodajemy sól. Następnie na patelnię wędrują pieczarki i również je lekko przysmażamy, póki nie puszczą wody. Całość doprawiamy solą i pieprzem. Jak widzicie, pieczarki puściły wodę. Teraz jest czas, aby dodać śmietankę. Dodajemy czosnek. Wszystko razem mieszamy i gotujemy przez jakieś 5 minut. Próba jakości. No i brakuje sosu. Jakby sosik był lekko za rzadki, można zawsze go trochę zagęścić. Ja używam mondanginu. No i takiej konsystencji powinno być gotowe sosidło. No i to by było na tyle. Dzięki, że jesteście ze mną. Zostawcie coś po sobie, łapkę w górę, suba, udostępniajcie, jeżeli możecie. I do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.